W ogóle wam coś pokażę. Demon z daleka zauważył parasol. On tak trochę dziwnie wygląda tutaj, bo jest cały powyginany. Ale to jest socjalizowany pies, widzicie? On się teraz troszeczkę boi, ale za chwilę do niego podejdzie i go powącha, ponieważ my go zapoznawaliśmy z wieloma różnymi tutaj, że tak powiem, rzeczami. A się trochę przestraszył, ale widzicie, cały czas próbuje podchodzić. To chwilę potrwa. Niemniej jednak, jak jest pies dobrze socjalizowany, to prędzej czy później właśnie on stawi temu czoło. Nawet jeżeli czegoś tam akurat nie zna, bo on ma taki niecodzienny kształt, ale widzicie, o, już się skrada troszeczkę bliżej. Próbuję go tutaj zobaczyć. Ja jeszcze mu w tym pomogę, pokażę mu. Ja z reguły, może wy robicie to inaczej, ja robię z reguły to tak, że po prostu pokazuję, zobacz, demon, zobacz, widzisz, to nic nie jest tak, no zobacz, widzisz, nic się nie dzieje, rybko, widzisz, no, za chwilę sam go tutaj podejdzie i dotknie, no, chodź, zobacz, już jest, o, no chodź, chodź, zobacz. Troszkę się jeszcze boi, ale wam coś pokażę tutaj. Położyłam go teraz bliżej, widzisz? Już. No widzicie, już jest ok. Trochę jeszcze tam się boi, musi sprawdzić, czy to go czasem nie pogoni. On się boi teraz dlatego, że ten kołnierz mu tu strasznie utrudnia i jakby przeszkadza. Ale o, widzicie? Widzisz? Zobacz, nic się nie dzieje. A widzicie? Dobrze socjalizowany Rottweiler prędzej właśnie podejdzie i stawi czoło takiej sytuacji nowej, niż ucieknie. Tutaj. Także tyle jeszcze z dzisiejszego spaceru. Niedaleko nas tutaj właśnie jest schronisko dla zwierzaków, ale nie będziemy tam podchodzić, żeby ich niepotrzebnie nie denerwować. My sobie pójdziemy dalej. Was serdecznie pozdrawiamy.